Wiśle wygrywają Polacy. Wczoraj w zawodach letniej Grand Prix najlepsza była drużyna. Dziś zwyciężył Dawid Kubacki. Ale to nie wszystko. Drugi był bowiem Maciej Kot. Pierwsza seria słodko-gorzka, słodka, bo zwycięzca sprzed roku Maciej Kot poszybował 133 metry i był pierwszy. Gorzka, bo podwójny mistrz olimpijski Kamil Stoch wylądował już na 119 metrze i był pierwszym, który nie awansował do finału. To był zdecydowanie mój błąd, po prostu za późno zacząłem odbicie i cała energia zamiast po prostu trafić jeszcze w podłoże, no to trafiła w próżnię. Finał bez Stocha, ale z polskim happy endem i to podwójnym. Kot drugi, bo w finałowej serii błysnął bohater konkursu drużynowego. Dawid Kubacki poleciał 132,5 metra i wygrał trzecie w karierze letnie zawody. Cieszę się z tego, że udało się dzisiaj to pierwsze miejsce wyskakać. Przede wszystkim walka była bardzo, bardzo emocjonująca do samego końca i myślę, że kibicom się podobało, a mi jako zawodnikowi tym bardziej. Za Polakami na podium także Niemiec Karl Geiger, wysoko na piątym miejscu Stefan Hula. W Wiśle na początek lata objął dużym optymizmem.